Siemanko, witam was moi drodzy bardzo serdecznie z tej strony Kasper i witam was w Squad Building Challenge na moim kanale i po ostatnich ważnych meczach postanowiłem dziś na głównym koncie zrobić po raz kolejny ważne mecze. Także dziś lecimy sobie z ważnymi meczami, są ważne mecze reprezentacyjne bodajże. Jest Szwecja, Włochy, WKS, Maroko, Dania, Irlandia, Grecja, Chorwacja. No my lecimy tutaj od razu. Od samego początku tutaj składy, bodajże no 90% kart tutaj będę miał jako pierwszy właściciel, więc o, Varelo, ale to sobie Varelo kupowałem do składu, teraz obecnie nim nie gram, więc jego mogę dać na przepał, już mamy jedną paczuszkę, okej, odpalamy sobie tutaj WKS versus Maroko, tutaj trochę się nad tym głowiłem i chyba kupiłem dwóch piłkarzy, albo jednego, nie pamiętam, ale w sumie też większość miałem w klubie, szczególnie tych, których potrzebowałem do tego wyzwania, miałem w klubie takie, tak jak mówię, takie 90%, nie? Zobaczymy, ile się z tego wróci, czy w ogóle coś się wróci, czy coś się w ogóle opłaci. No ostatnio widzieliście, Kevin De Bruyne wypadł, no ale to na koncie łowcy mitów. Tutaj w tym trzecim wyzwaniu, pogromcy mitów, przepraszam, w trzecim wyzwaniu użyłem sobie dość dużo Polaków i graczy z Ekstraklasy. No, szczerze powiedziawszy, w miarę tanio mnie to wyszło. Tam musiałem chyba trzech Polaków z Ekstraklasy kupić. I tanio mnie to w miarę wyszło, nie za drogo. Tanio, nie za drogo. Tanio, nie za drogo, no i przynajmniej jakaś tam paczka srebrna, bo srebrna, no ale słyszałem, że w srebrnych paczkach wypadają walkouty, więc może coś się takiego zdarzyć, że wypadnie coś ciekawego. A nuż widelec się uda, nie? Teraz już zaczynam wierzyć w te paczki. Nie no, żartuję. Ja to mam takiego pecha do paczek, ha ha ha, heheszki, że po prostu nic mi w tych paczek nie leci, no normalnie nie leci, no. No dobra, przechodzimy do paczuszek. 5 paczuszek, oczywiście zaczynamy od najsłabszej, czyli od paczki srebrnej, tak. Pierwsze polecimy, dużą złotą paczkę, duża srebrna złota paka. Znaczy tu duża srebrna złota paka, ja pierniczę Kacper. Duża srebrna paczka, duża srebrna paczka, że nie wiem jaka to paczka w sumie. Ale jest jakiś ballok. Ballok i co mamy z tym balokiem teraz, z tym bolokiem? No tutaj za dużo. Nic, ale kontraktów wysypało. Jakby mi tyle wysypało tych kondycji, to mi się cieszy. Duża złota paczka premium i zobaczmy, co w niej wypadnie. Tam daradam, ostatnio w niej wypadł Kevin De Bruyne. Zobaczmy, co w niej wypadnie. Czy będą ekrany? Są ekrany! Duża złota paczka premium. Czy Kevin De Bruyne tu wypadnie na tym koncie? Maroko. Eś, o, i to jest Benatia. No, zawodnik Maroka może za jakąś fajną kwotę pójdzie. 84. No, szkoda. Bardzo wielka szkoda. Że jest tu, o jest jeszcze Juan Fran, ale Juan Fran za dużo nie będzie stał, to w sumie jest Hiszpania. 2900, no. Od złej biedy, no to go sprzedam, może coś tutaj zarobię na nim. No ale jest jeszcze Mehdi Benatia, którego wystawię sobie od razu. Po ile taki Benatia chodzi? 3800, tutaj nikt go nie kupuje za taką kwotę. No ale zresztą, sprzedam sobie go później, jak będę, ja już zakończę odcinek, to sobie go po prostu sprzedam. Złota paczka zawodników, tutaj jest jedna rzadka karta, no raczej tutaj ekranów bym się nie spodziewał, aczkolwiek nie, oj, myślę, że mi pad spadnie, o kurde, zruszałem się sobie nóżką, pada miałem w ręce, normalnie tyle tutaj dzisiaj już gaw strzeliłem, że się w palnie nie mieści, pada miałem na nodze i mało co go nie zrzuciłem nogą. No, jakiś tutaj Rodriguez, to też na listę transferową. Złota paczka rzadkich kart wjeżdża na rejon i czy będą ekrany? Z tej paczki fajnie by było, jakby były ekrany i są ekrany! Mamy ekrany i czy będzie coś fajnego? Brazylia! PS William! No, dobrze jest, jest William, po raz drugi 84, no 20 tysięcy powinien być warty, aczkolwiek nie wiem ile teraz William stoi, ja już kiedyś go trafiłem w paczce za 5 tysięcy. No. Takie 13 widzę tutaj, no to też nie są byle jakie monety, nie? 13 tysięcy to lekko. Z takiej paczki w ciemno, nie? William na listę transferową i zostaje nam ostatnia paczka. I ostatnia paczka. Czy w ostatniej paczce będzie jakiś walkout, będą ekrany? Nie wiem. Zobaczmy, mam nadzieję na ekrany, chociażby te ekrany. I nie ma ekranów, no i bida. Bida z nędzą. Niestety, Hiszpania to już nie będzie nic dobrego, to już wiem, to już normalnie, to już jest od razu mowa, że nic tutaj dobrego nie będzie, bo Hiszpania.
bo Hiszpania i nie ma nic dobrego. Oj, ależ słabizną sypnęło. Może ten chociaż będzie trochę warty, bo jest z Championship. No, 1500. No może nawet za trochę więcej by poszedł. Jest Teo, jest Polak Rodak i jesteśmy zarobieni. Moi drodzy, jeżeli odcinek Wam się spodobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować kanał po więcej. Jest nas już prawie 10 tysięcy i specjal już za niedługo wleci na kanał. Zaraz po tym, jak oczywiście będzie 10 tysięcy widzów na kanale. Piszcie w komentarzach, co Wam się trafiło. No jak widzieliście, moją najlepszą kartą dzisiaj był Willian i Benatia. Niestety nie było żadnego walkoutu, a szkoda. Zaczynam powoli wierzyć w te ważne mecze. Mam nadzieję, że w kolejnych ważnych meczach znowu coś fajnego wypadnie. Jeszcze raz dzięki za uwagę. Pamiętajcie jeszcze raz o łapce w górze, komentarzu i subskrypcji. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnych odcinkach na kanale. No i cześć! Drop it.